Cześć kochani, witam Was serdecznie. Czekam dzisiaj na drugą i ostatnią wizytę położnej. W sumie to tak naprawdę nie wiem, po co przychodzi, ale wiem, że musi i no dobrze, przynajmniej chociaż zbada mi dzieciątko, czy wszystko jest w porządku. Wybaczcie, że ja tak ostatnio ciągle w podgląd patrzę, ale taka się po prostu czuję spuchnięta, nienaturalna i tak dalej. Ale mniejsza z tym. Kochani, nagrałam dla Was mój codzienny makijaż w takim szybkim tempie, odkąd zostałam podwójną mamą. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodoba, szczególnie tym, których nudzi temat macierzyństwa, bo tam staram się tego tematu nie poruszać, przynajmniej staram się, bo we vlogach ten temat będzie po prostu przede wszystkim, bo nie umiem o niczym innym mówić. Chciałam powiedzieć, że malutka dzisiaj kończy tydzień, ruszamy dzisiaj na pierwszy spacer, taki 10-15 minutowy, mam nadzieję, że padać nie będzie, który się zakończy wizytą u dziadków, bo tak naprawdę mój tato cały czas pracuje, a już stęsknił się niesamowicie za wnuczką, więc idziemy w odwiedziny. I jeszcze co chciałam powiedzieć, to uczymy się, ja już mówiłam, że uczymy się z malutką siebie, ona poznaje mnie, ja poznaję ją i powiem Wam, że wypracowujemy się po prostu perfekcyjnie. Mała już nie wisi na moim cycku na okrągło, a śmieje się, bo stało się to w momencie, kiedy chciałam kliknąć, kup teraz, kup chustę. Na razie się wstrzymuję zakupem i tak robię, jak mi radzicie. Chcę kupić używaną, po pierwsze, żeby przetestować, po drugie, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy i po trzecie, że jest ona złamana już, tak się mówi fachowo, słuchajcie. Więc jeżeli w ogóle sięgnę po taką chustę, to będzie to chusta właśnie używana, ale kolejną chustę, jak ja chciałam powiedzieć, to po prostu małej się podwróciło o 180 stopni. W dzień ma takie drzemki po 3 godziny, gdzie jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo. Jestem po prostu w szoku. Dalej lubi być na rączkach, ale to jest takie typowe bycie obok mamy i oczywiście ja jej na to pozwalam i sama sobie na to pozwalam, bo to są najsłodsze chwile, jakie mogą być, a one nie będą trwać wiecznie niestety. A dlaczego jestem przekonana, że to chodzi o to? Bo mała na przykład jak już się naje, potrafi jeść tak 40 minut, słuchajcie, ona je pomału, delektuje się, mam wrażenie, tym jedzeniem, bo ktoś mi napisał, że może się nie najada. To są bzdury i to są kolejne mity takie, wyssane z palca i wpędzające mamy, słuchajcie, w kompleksy i w takie problemy laktacyjne. Tak, bo mama sobie później wkręca, kurczę, chyba mam za mało mleka, moje mleko jest nietłuste, nie takie jak powinno być, mleko jest zawsze takie jak powinno być dla Twojego dziecka. I naprawdę uwierzcie, że najada się, Łucja się najada, Łucja jest, jak bym powiedziała, nawet nabombana taka, taka leży, bańki puszczam po prostu z przejedzenia, ale robi tak, że wstaje, słuchajcie, w nocy ze 2-3 razy, już nie cały czas na okrągło i na przykład jak wstanie te 2 razy, dzisiaj powiem Wam, że wstała o drugiej pierwszy raz, a drugi raz o 6. Więc ja jestem po prostu tak wyspana, że nie macie pojęcia. Tyle, że jak wstała o 2, to do 4 oczywiście na cycku była. Ona po prostu na cycku. Czemu tak mówię? Bo ona trzyma pierś w buzi i w ogóle nie jest się, tylko leży z nią, jak już się naje. I ja ją odczepiam i ona wtedy zaczyna się i z powrotem do cycka i ona zrobi koniec. I zasypia znowu. Więc to po prostu bliskość, zapach mamy, odgłos serca, zapach, powiedziałam już, ciało do ciała, to działa na dziecko. Ta bliskość, dlatego właśnie kangurujemy z malutkimi dziećmi, bo ta bliskość jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Więc staram się, mimo że ona już tego nie wymaga, już, to brzmi jakby już nie wiadomo ile miała, trzymać ją na rękach jak najdłużej, jak w tych momentach, kiedy nie śpi. No teraz śpi, zawinięta w kokonik, jej jest tak najlepiej i powiem Wam, że wczoraj całe łóżeczko moje zmieniłam, idę i pokażę Wam dlaczego. Nie teraz, jak malutka wstanie, to pokażę Wam dlaczego. Dlaczego, znaczy powiem już. Wczoraj mama ginekolog, tak, ona stała się dla mnie autorytetem, zdecydowanie. Na pierwszym miejscu jest oczywiście moja mama, a potem mama ginekolog, ale co chciałam powiedzieć, opublikowała, jak powinno wyglądać łóżeczko według amerykańskich standardów, takich, wiecie, co lekarze na ten temat mówią. I łóżeczko powinno być całkowicie puste, z nakrytym mocno prześcieradełkiem, czyli takim, wiecie, na gumkę, bez tych wszystkich ochraniaczy, maskotek. Ja to wszystko mam w łóżeczku. I pomyślałam sobie, żeby unikać śmierci łóżeczkowej, artykuł Wam daję w ogóle na dole, wszystkie publikacje właśnie na ten temat. I powiem Wam, że tak wczoraj się zastanawiałam, ściągnęłam ten piękny ochraniacz, warkocz, do momentu, kiedy ona jeszcze nie bryka i nie wali głową w szczebelki, bo Ignaś tak robił, musiał mieć ochraniacz, ale później. Wiadomo, nie jako noworodek. Więc ochraniacz schowałam na dole. Też go widać, jest ładny, uroczy i maskotki pościągałam z łóżka. I łóżko jest po prostu gołe i malutka śpi w śpiworku zapinanym pod szyję, nie pod kołderką i tak dalej. Ja kupiłam kołderkę, podusie, pościele i to się chyba przyda, ale za pół roku tak naprawdę planuję, żeby moje dziecko spało teraz tylko w śpiworkach. Nie byłam tak mądra, mając
będąc w pierwszej ciąży, więc teraz po prostu wolę unikać i chłuchać na zimne, bo jestem im starsza, tym coraz bardziej przewrażliwiona na punkcie takich właśnie sytuacji jak śmierć łóżeczkowa. To w ogóle dla mnie jakaś, no Boże, chyba największa tragedia, jaka może się zdarzyć dla rodziców, więc i do Was apeluję, żeby po prostu no pomyśleć o tym, bo łóżeczko jest piękne z tymi wszystkimi pierdółkami, baldachimami, ochraniaczami, maskotkami, bo jest piękne. Ale tu chyba nie o to chodzi. I naprawdę się przestraszyłam i zrobiłam tak, jak trzeba, tak, jak powinno być. Myślę, że moja położna też się ucieszy, jak przyjdzie i to zobaczy. Dobra, to tyle, co chciałam powiedzieć. Ale mam chrypę. Przepraszam najmocniej. Dobra, to tyle. Ja się teraz rozłączam, potem się będziemy ubierać, wychodzić, pójdziecie z nami na pierwszy spacer, przetestujemy pierwszy raz cudowny wózek, jeszcze się nie mogę doczekać, już go spakowałam, przygotowałam na pierwszą wizytę u dziadków. No dobra, do zobaczenia kochani, do później. I tak w tej chwili prezentuje się łóżeczko Lucy. Na dobrą sprawę to powinnam jeszcze ściągnąć tą karuzelkę, która może spaść jej na głowę, ale już aż tak nie przesadzam, więc karuzelka zostaje, dlatego że ma przepiękną melodyjkę po prostu. I tak wygląda łóżeczko, tam schowałam, widzicie, ten warkocz i tam jest kołdra i poduszka, no to jest od początku. Tu siedzi sobie, na samym końcu siedzi sobie ten szumiś. Sama nie wiem, czy go ściągać, czy go zostawić. Na razie go zostawiam, bo Łucja nie jest w stanie aż tam się przedostać. Pozapinamy magnesy i niech sobie siedzi. No i śpi mała w takim ośpiworku. W takim właśnie śpiworku, co jest bardzo bezpieczne dla dziecka, dlatego że na buzie sobie na przykład tego nie zaciągnie. Dlatego materac jest tak gruby, bo tu mam ubrany klin, jak widzicie. Tu jest, żeby było troszkę bardziej podniesione. To też jest po prostu zdrowsze dla dziecka. No i tyle. Pierwsza maskotka usiadła sobie na przewijaku. Leniwiec siedzi sobie tutaj. Na zegarek nie patrzcie, nie było prądu, więc się wyłączył. Dzisiaj wyciągnęłam dwie kartki dla nas ważne, słuchajcie. Mam już tydzień, tak, bo to dziś. I druga karta. Pierwszy spacer, więc będziemy robić zdjęcia. Kolejna kwestia, pytacie mnie, jak myję maluszka. Ja, jeżeli chodzi o podróż i o noce, to używam tych chusteczek Tami. Dlaczego mówię o noce? Bo ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam siły iść i po prostu powody, nawet o tym nie myślę, bo powiem Wam, że często wstaję w nocy po to, żeby w ogóle pobawić się laktatorem, czyli sama odciągnąć mleko, mimo że ona śpi, bo ja po prostu bym umarła z bólu piersi. No więc po prostu, żeby uniknąć swojego zmęczenia, używam wtedy takich mokrych chusteczek nawilżanych tylko wodą Tami, albo jeszcze mam drugie, zaraz Wam pokażę. O. To są jedne, a to są drugie. O właśnie, tak wyglądają chusteczki, których używam. Do, już Wam pokażę, jakich kosmetyków używamy. Kosmetyki, jakie stosuję przy maluszku, to jest taka pianka 0 Plus z Ecolab. Ona ma 99,5% naturalnych składników. Tym myjemy maleńko. To jest krem do pupci. Tak naprawdę stosowałam go tylko raz, kiedy miała zaczerwienioną taką dupkę po szpitalu. I tu jest o 98,5% naturalnych składników. Tyle, że staram się tych białych kremów. On nie jest taki jak sudokrem mocno cynkowy. Bo pamiętajcie, że coś typu sudokrem stosujemy na pupę dopiero, kiedy jest odparzenie, a nie na wszelki wypadek. Krem do twarzy, więc a na co dzień? A na co dzień Alantan Plus. To jest maść, którą smaruję, dlatego widać zużycie. Po prostu po każdej zmianie papieluszki. I to nie jest prawda, że można nie smarować dziecku pupę, bo trzeba ją po prostu natłuszczać. Trzeba te miejsca intymne natłuszczać po każdym myciu. I to jest bardzo dobra maść do tego, by pan ten Linomak, bodajże tak się nazywa, Alantan Plus, to są maści, które nawilżają, czyli takie z alantoiną. No i właśnie to mają za zadanie nawilżać, a maści z cynkiem wysuszają, czyli działają już na powstałą ranę, więc raczej nawilżamy niż wysuszamy. Okej, tu mam taką malutką próbkę, wczoraj smarowałam całe ciapko do atopowej skóry z musteli, sprawdzam jak się sprawdza, czy warto zakupić. I kolejna kwestia, jak myję przez cały czas pupę małej, to jest po prostu zwykła miseczka, do której ja chodzę po ciepłą wodę, zwykłą bieżącą wodę z kranu ciepłą, nalewam i takimi ręcznikami wzięłam tutaj opakowanie, żeby Wam pokazać, one tak wyglądają. Są naprawdę fantastyczne bawełniane ręczniki. Odrywam jeden kawałek, moczę w wodzie, potem suchym przecieram pupę. Bawełniane ręczniki dla noworodków i niemowląt. Więc ja takie coś kupuję w Rossmanie. Oczywiście postaram się na wszystko, co Wam dzisiaj pokazuję, linki podać w opisie. Więc no tak wygląda zestaw do, nasz zestaw do mycia. I w ogóle nasz zestaw pielęgnacyjny. No i co? I tyle. I powiem Wam, że na razie mam bardzo dużo różnych pieluszek. Staram się nie te,
no już chyba właśnie wyszły z użytku. Dostaliśmy Pampers od mojej babci. Hip kupiłam na próbę i mamy bardzo dużo tych. O, takie jeszcze mamy zapasy. Tu mamy większe te z Bambi Boo, tu mamy z Dady. Wiecie, to też w prezencie dostałam bardzo dużo. Tu znowu mamy Happy i tu mamy znowu te Bambi Boo, podwójne opakowanie. No więc tak to na razie wygląda. No i co? Tak stosujemy zamiennie, bardzo różnie te wszystkie pieluszki, więc... Więc już mogę Wam powiedzieć, że Bambi Boom są jednymi z twardszych pieluszek. Są takie delikatnie twarde. Nie, to nie jest jakieś, wiecie, mocno wyczuwalne, ale są, mają najlepszy skład. No, oczywiście zużyjemy wszystkie pieluszki, które dostaliśmy, bo to są prezenty i pieluszki, które kupiłam na samym początku, bo kupiłam jedną paczkę Dady, jedną paczkę Hip na próbę. Ale powiem Wam, że na przykład ostatnio się przeraziłam. Przyszła moja babcia, tak? Prababcia Ignasia i Łucji i przyniosła nam w prezencie pieluszki Pampers. I powiem Wam, ja je od razu tutaj włożyłam, żeby babcia zobaczyła, że jesteśmy zadowolone i w ogóle. One teraz już poleżały, to już trochę wywietrzały. Jak otworzyłam to opakowanie, to taki smród poszedł, że ja się przestraszyłam. Normalnie taki chemiczny na maksa. Więc nie wiem, czym one są nasączane, ale troszkę jest to przerażające ciut. No i znowu na tyle świadoma nie byłam w pierwszej ciąży z Ignasiem. Absolutnie nie. My stosowaliśmy z Ignasiem Dadę, i bo Pampersy nas uczulały i Dada były dla nas najlepsze. No a teraz staram się właśnie... Boże, taka eko się zrobiła mnie. Nie wiem, dobrze, niedobrze, ale wiecie, ja nie jestem świruską pod tym względem, ani względem żywienia, ani niczego innego, ale staram się naprawdę... No wiecie, no to taka skóra, ledwo co, wiecie, co, ledwo co to się urodziło. Leży sobie tutaj na łóżeczku, dlatego tak na nim patrzę. Ledwo co to się urodziło i jest taka delikatna i naprawdę podrażniać tą skórę jakąś chemią, no po prostu byłoby szkoda. Dlatego to używam, nie popadłam w żadną presję ani mania bycia eko, więc to tak do tych, co mieliby ochotę mi powiedzieć, że zwariowałam. Dobra, kochani, tyle. Kończę i spędzam czas z maleńką. Jedziemy, nasz pierwszy spacerek. Wzięłam karteczkę, żeby uwiecznić tą cudowną chwilę. No i jedziemy! Kochani, wiem, że nie wyglądam za ciekawie, tu jest w ogóle beznadziejne światło, ale kiedyś, patrzcie, kiedyś to tylko tu nagrywałam w tym pokoju niewyremontowanym i powiem Wam szczerze, że przyszłam tutaj się z Wami pożegnać, bo tutaj siedzę na komputerze i mam zamiar zmontować dzisiaj film. Malutka już położona, co widzieliście, moje chłopaki grają sobie na konsoli, no i powiem Wam, czemu się nie odzywałam po południu. Każda mama mnie zrozumie i nawet nie niemowlaka, tylko mama dwójki i więcej dzieci. Dlatego, że jak Ignacy wrócił z przedszkola i byliśmy, wiadomo, byliśmy u babci, byliśmy godzinkę, wróciliśmy do domku, to chciałam z nim po prostu spędzić czas, kiedy mała leżała. Ja nie chcę jego zaniedbywać, nie chcę, żeby się poczuł odrzucony, gorszy i tak dalej. Ja wiadomo, że ja teraz na okrągło jestem z maleńką, więc każdą moją wolną chwilę staram się, kiedy Ignacy jest w domu, spędzać z nim. No teraz fajnie, że właśnie wieczory są takie, że mój mąż przychodzi wcześniej z pracy, bo tak po prostu się umówiliśmy od kiedy się urodziła Łucja i spędza czas z synkiem o 20 godzinie, czyli za pół godziny dokładnie. Ja idę czytać małemu bajki, bo tu się nic nie zmieniło. Ja uwielbiam tą część wieczoru, on również, więc dbamy o to, żeby Ignaś nie poczuł właśnie różnicy, odkąd jest Łucja, a raczej żeby patrzył w tą stronę, że jest lepiej niż, a nie że gorzej. No właśnie, tutaj dźwięki jakieś słyszycie, bo tutaj niańkę mam ustawioną, chłopaki tam hałasują na górze i tak milion dźwięków się miesza. Powiem Wam, że wróciłam do domku, dostałam kilka paczek. Healthy Box do mnie przyszedł, czego się kompletnie nie spodziewałam, więc taki prezent, rozumiem. Dostałam, słuchajcie, prezent od Kingi Mojewicki. Dostałam prezent od Dorotki, u której robię paznokcie. Robiłam paznokcie. I dostałam prezent od mojej siostry i powiem Wam, że to wszystko Wam pokażę, ale w osobnym filmie, bo ja już nie mam dzisiaj siły. I tyle. Widzimy się, kochani, w następnym filmie, w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa, padam. A taka jestem głodna. Dobra.